Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek. Mam na przedmieściu domek. Cześć, witam was. Jak wiecie, piosenka z Warszawy, nie? Z Misia. Jeździmy często gdzieś tam w dalsze rejony. Włochy, Portugalia, gdzieś tam Anglia, czasami Maroko. No i tak niektórzy mi mówią, no przyjechałbyś, zobaczyłbyś stolicę. No i tak sobie myślę, a pojedziemy do tej stolicy, zobaczymy jak stolica wygląda. No przecież tam byłem 15 lat temu. Warto zobaczyć, nie? No i dobrze, jedziemy. I teraz słuchajcie, to jest ciekawe. Chcemy kupić bilet na przykład z Wałbrzycha do stolicy. Się okazuje, że na centralny nie możemy pojechać, bo pociągu na centralny z Wałbrzycha nie ma. Dokładnie nie tyle z Wałbrzycha, co ze Szklarskiej Poręby. To jest dosyć znany pociąg, który jedzie gdzieś tam do Warszawy przez pół Polski, przez Katowice, Częstochowe. Sporo wagonów i dużo ludzi nim jeździ, ale na centralny nie pojedzie. Dobrze, kupujemy bilet, wsiadamy do pociągu. No i tak patrzę na ten mój telefon. Trochę mało prądu. Trzeba podładować, nie? A dziewczyna obok, z tyłu za mną, też chce podładować. No i mówi do konduktorki: pani konduktor, no na tym siedzeniu nie ma prądu, czy mogę się przesiąść, nie? A pani konduktor mówi: no ale proszę panią, no to jest Intercity, TLK. Tutaj prądu nie ma w tym pociągu. No jak nie ma, jak są gniazdka? No nie ma. A dlaczego? No bo to są tanie linie kolejowe. Dobrze. Okej. Okay. Zrozumieliśmy. Jedziemy dalej. Kilka godzin jazdy przez pół Polski. Wjeżdżamy do Warszawy. Wysiadamy na dworcu. Warszawa Gdańska. No i co? No jestem w PRL-u. Stolica. Warszawa Gdańska. Dworzec z PRL-u. No trochę mnie to zaskoczyło, no bo w końcu stolica. No przyjechałem zobaczyć ten luksus i tą rozwijającą się Warszawę, którą ja widzę gdzieś tam w telewizji, nie? O której mówią. Fajnie. No dobrze. Jedziemy dalej. Wyszliśmy, dojechaliśmy metrem na dworzec centralny. Wychodzę elegancko. Fajne zdjęcia. Dwa, trzy zdjęcia. Pałac Kultury i Nauki, wieżowce. Ładnie. Podoba mi się. Rozwinęło się, bo jak byłem kilkanaście lat temu, no to tego nie było. Był tylko Pałac Kultury i Nauki i jeden Marriott. Podoba mi się. Jest ok. Ale idę do McDonalda na kawę. Kawa i bułeczka 46 zł. Taka cena. Nie najadłem się. Trudno. No dobrze, idziemy dalej. Na Starówkę 30 minut piechotą. No bo chcemy poznać miasto. Idziemy na tą Starówkę. Starówka ładna, zadbana, elegancko. Jest różnica kilkanaście lat temu i teraz. Prawda? No, z wyjątkiem tego, że przy Duda Palace, no jest ta tablica smoleńska, głupio robić zdjęcia, no bo to nawet rodziny smoleńskie sobie tego nie bardzo życzą. No ale jedno zdjęcie zrobiliśmy, żeby nie było, no bo trzeba wam pokazać ładne zdjęcia ze stolicy. Fajnie. No okej, no bo to musimy się pochwalić, że mamy taką fajną stolicę, nie? Później Chmielna, Bracka, Śpiewy, nie ma starych kamienic, ale no może być, przyzwoicie. Okej, fajnie. No i później pomysł taki, co dalej robimy. No co dalej robimy? No łazienki, no bo co możemy robić, nie? No, już zwiedziliśmy w półtorej godziny prawie całą Warszawę, to do łazienki. Ale zanim pojedziemy do łazienek, no to szukamy syrenki. No do syrenki, powiem wam, z buta tak gdzieś około 2 km. Idziemy Wisłostradą, tu zamknięte, tam budowa, przy rzece nie przejdziesz. Trochę drogą, trochę tunelami, trochę bokiem dotarliśmy. Syrenka się zmieniła, inny pomnik, fajnie, okej, okay, ładnie. Dobra, jedno zdjęcie, no bo więcej nie ma co. No ale teraz dalej ciągniemy do tych łazienek. Uwierzcie mi, czterech kierowców pytaliśmy komunikacji miejskiej. Żaden nie wie jak dojechać, mimo to, że jadą w tym samym kierunku. I teraz ktoś mi kiedyś powiedział, że w Warszawie to jest tak, że jak się kogoś pytasz, to ci nie odpowiedzą, nie pomogą, nie doradzą. No taki dziwny rejon kraju. Wszyscy tam są po to, żeby zarabiać pieniądze. Ale jak zapytasz we Wrocławiu lub gdziekolwiek indziej, no to ludzie jacyś bardziej przyjaźni są. Zaczynam rozumieć problem.
dlaczego niektórzy się wyprowadzają z moich znajomych z Warszawy poza Warszawę, żeby nie mieć z tym za bardzo styczności, z tą taką komercją. Okej. Udało nam się wygooglować, jak dojechać do tych łazienek. Jedziemy, wysiedliśmy, prawda, kilka przystanków, doszliśmy do łazienek. Dupy nie urywa. Myślałem, że będzie fajniej. No jest pałac, jest woda, dwie udeczki, kawałeczek się przejść, okej. No ale dobra, no dalej chcieliśmy pojechać na Wilanów. I tu się zaczynają schody. Cztery podejścia. Metro, autobusy, kombinacje. Za honor postawiliśmy sobie, że nie weźmiemy taryfy i nie pojedziemy tam samochodem. Chcieliśmy dojechać komunikacją, czyli pociąg, metro, autobus. Cztery razy pytałem, zaangażowaliśmy w to nawet miejscowych, którzy twierdzą, że tam autobusy dojeżdżają. Później się okazało, że dojeżdża tylko jeden do samego Wilanowa. Po trzech godzinach walki z komunikacją w Warszawie poddaliśmy się. Miałem dość. Iza też. Także nie da się dojechać tak łatwo do Wilanowa. No chyba, że ktoś ma jakiś patent. Ja nie mam. Wycieczką autokarową, owszem, ale miejską komunikacją nie bardzo. Warszawa generalnie nie jest miastem turystycznym. Można ją zwiedzić w pół dnia i pojechać dalej. Także to jest dosyć dziwne. Najciekawsze jest to, że jak patrzę na Wrocław i inne miasta, to mają klomby, ładnie wszystko posadzone, zieleń, a tam trawa po kolana. Nie koszą, nie robią, nie strzygą. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Miało być ładnie. No i tak sobie, jak to się mówi, zwiedziliśmy tą Warszawę. Dojechaliśmy do centrum Kopernika i to taka ciekawostka, no bo na te jechaliśmy ogrody nasze, piękne. No najciekawsze było szukanie przystanku. Kierowcy nie wiedzą, zapytałem gościa w sklepie. Gość w sklepie mówi, jest przystanek na Wisłostradzie. Udało nam się trafić, trzy razy pytaliśmy. Zeszliśmy tam pod te centrum Kopernika. Oczywiście przystanek był w tunelu. Pokażę wam film, później rzucę. Zobaczycie. Ciekawostka przyrodnicza. W życiu nikt by tego nie wymyślił, tylko w Warszawie takie pomysły mają. No i tak, no i trzeba się było zawinąć z tej Warszawy, wracać do domu, bo troszeczkę nas zniechęciła ta Warszawa. Wracamy do domu, co się okazało? Pociąg się zepsuł. Nie tyle, że się zepsuł, tylko brak prądu po drodze. No i przyjechała lokomotywa spalinowa, bo pociąg był elektryczny. Holowali nas 20-30 na godzinę do następnej stacji, bo tam już prąd był. Nie? No tak jakoś po polsku, nie? Fajnie. No. No tak, wiecie, jak ktoś przyjedzie gdzieś tam skądś, nie chce zobaczyć tą Warszawę. No czy mi się podobało w Warszawie? Tak, podobało mi się. Zdjęcia są fajne. Zamieszczę, pokażę. Ale zwiedzanie Warszawy na pół dnia, miasto typowo nie turystyczne. Także się nie dziwię, że część Warszawy wyprowadziła się poza Warszawę, a zostały tylko same słoiki w tej Warszawie, które zarabiają pieniądze. Przykro. Jednak wolę Wrocław. To jest jednak piękne miasto. Na razie. Popieprzone jak lato z radiem. Przystanek autobusowy na Wisłostradzie w Warszawie. W podziemiach. Numer 185. Żadnej informacji. Żeby dojechać do łazienek. I żadnej informacji. Koniec rzędem temu, kto znajdzie. Powodzenia życzymy.